Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji, podcaście z Galerii Młodych Twórców. Dzisiaj moim gościem jest pani Hanna Mrozowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I będziemy rozmawiać, no może nie tyle o wystawie, która niedawno się zakończyła, ale o tym, Czego młodzi ludzie mogą się nauczyć, i co ta wystawa, dlaczego ta wystawa była tutaj właśnie w galerii młodych twórców prezentowana. Tam było bardzo dużo różnych technik na tej wystawie prezentowanych, i chyba taki był zamysł, żeby pani mogła w ten sposób pokazać młodym ludziom, jak można sztukę wykorzystać, tak? jak można, jakie techniki można zastosować w różnych sytuacjach. Tak, ja zajmuję się oczywiście malarstwem, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Malarstwa. Przez jakiś czas również zajmowałam się grafiką warsztatową. Obecnie zajmuję się wieloma sprawami, wieloma dziedzinami sztuki. Zajmuję się ceramiką artystyczną, także scenografią. Buduję te scenografie, robię kostiumy, elementy scenografii. Bardzo wiele warsztatów z młodzieżą, z dziećmi przeprowadzałam w różnych technikach. Również od prawie 30 lat zajmuję się edukacją artystyczną. Pracowałam przez 21 lat w Studium Technik Scenograficznych na Podwalu. To była, to była szkoła, bo niestety dwa lata temu została zamknięta. Szkoła bardzo ciekawa, dlatego że przygotowywała do pracy w teatrze modelatorów, czyli ludzi, którzy wykonują właśnie elementy scenografii. A także charakteryzatorów, i ta szkoła była szkołą, oczywiście dwuletnią policjalną dla osób dorosłych, ale na bazie programu liceum plastycznego, także bardzo dużo przedmiotów miała plastycznych. I w ten sposób również ja, jak gdyby. Współpracując z teatrami, z różnego rodzaju imprezami, do których robiłam scenografię, mogłam tą całą wiedzę przekazać mhm. młodzieży właśnie w tej szkole. A szkoły nie ma teraz? Gdzie dzisiaj teraz? Tak, uczyć tego? Szko tej szkoły teraz nie ma. To była szkoła też. Tą szkołę odtworzono. W latach 90 to była dawna szkoła Peltet, czyli Państwowe Liceum Technik Teatralnych, którą zresztą kończył Krzysztof Kieślowski, Ryszard Sekuła, to są profesor Akademii Sztuk Pięknych, profesor Dyrzyński i ci panowie postanowili jakby odtworzyć tą szkołę, ale już w wersji szkoły policjalnej. No niestety zarząd szkoły zdecydował, że szkołę zamknął i dzisiaj... Taki zawód modelatora można poznać właściwie w szkole w Łodzi. Jeszcze w Łodzi taka szkoła istnieje. Natomiast charakteryzacja jest w wielu szkołach w Warszawie, więc osoby zainteresowane mogą jeszcze się w tej dziedzinie kształcić. Ale tak jak mówię, modelator to bardzo ciekawa, ciekawy zawód, bo właśnie to taka pierwsza ręka scenografa. Mhm. Scenograf projektuje, a modelator wykonuje na zlecenie scenografia wszystkie elementy, rekwizyty teatralne, elementy scenografii. To bardzo ciekawy i taki unikatowy zawód. Również modelatorzy pracują przy realizacjach w telewizji, przy różnych imprezach, gdzie trzeba wykonać jakieś elementy dekoracyjne. Teraz dużo nowych technik weszło do, do, właśnie, do scenografii. Są też różne wyświetlacze, projektory, które rzutują nagrane wcześniej obrazy. To wszystko. Zmienia obraz teatru, ale jednak podstawą zostaje zawsze ten, ta, ta taka, no, że tak powiem, twórczość rękodzielnicza, tak? czyli po prostu trzeba wykonać schody, trzeba wykonać kurtynę tak. na przykład, jakieś okno, jakieś elementy scenografii. Najlep, naj, najprzyjemniej się ogląda te, właśnie, które są stworzone, a nie te, które są wyświetlane cyfrowo. No tak, jeśli chodzi o scenografię, to jeszcze można wyświetlić. Natomiast elementy kostiumów, które czasem są bardzo rozbudowane. To są na przykład jakieś machiny, w której człowiek idzie, ciągnie za sobą, też gdzieś światło z kostiumu wychodzi, są jakieś olbrzymie nakrycia głowy, korony. No, bardzo to jest bardzo często rozbudowane. Tego się już niestety wyświetlaniem nie nadrobi. No tak. Więc pewne elementy zresztą na różnego rodzaju takich imprezach okolicznościowych, gdzie potrzeba stworzyć pewien klimat, ale również zaaranżować przestrzeń. Nie zawsze da radę to zrobić światłem. Bardzo często potrzebne są jakieś elementy, choćby po to, żeby to światło na czymś się opierało, tak. Czyli buduje się pewne elementy, które są w jakiś sposób później aranżowane światłem. Ja obecnie pracuję w Liceum Sztuk Plastycznych w Misku Mazowieckim. Tam uczę rzeźby, bo też w czasie studiów byłam mu profesora Mejaka na specjalizacji rzeźba. I malarstwa i rysunku. I tam młodzież też poznaje bardzo wiele technik, m.in. ceramikę, czyli taką technikę, można powiedzieć, bardzo starą. Właściwie od kiedy człowiek już coś rękami robił, to lepił sobie naczynia więc lepił je z gliny. Oczywiście dzisiaj ta technologia jest na wyższym poziomie, mamy gotowe szkliwa, gotowe gliny, można mieć piec elektryczny, praktycznie każdy w domu, kto ma trochę miejsca i może pozwolić sobie na kupno pieca, może sobie go Podłączyć do kontaktu i te piece są na tyle bezpieczne, że można normalnie w pokoju na podłodze sobie nawet drewnianej trzymać taki piec i wypalać rzeczy. Są one oczywiście różnej wielkości, różnej mocy. A jak nie, no to można przyjść tutaj. Tak, chyba na a zajęcia. jak nie, to można przyjść na zajęcia tu do Domu kultury i również przyjść do pracowni, którą ja tutaj prowadzę, bo prowadzę rysunek i malarstwo, ale z elementami rzeźby. I tutaj jest dziewczynka Lena, która chodzi do ósmej klasy szkoły podstawowej. Myśli w przyszłości o zdawaniu do Liceum plastycznego i takie rzeźby różnymi technikami, bo będziemy robić różnymi technikami. Na razie zrobiła rzeźbę w ceramice, wydrążaną postać ludzką, ale będzie teraz robić autoportret, medalion i będziemy robić formę silikonową, potem odlewać w gipsie. No, różne techniki będzie mogła zastosować przy nawet przy jednej pracy. Także tą całą wiedzę, którą ja posiadam i którą właśnie pokazywałam na wystawie, tą wiedzą chciałabym się podzielić i tutaj wszystkich zaprosić na Łazienkowską. Bo jest to dom kultury dla mnie szczególnie jakby no, mające znaczenie, ponieważ ja tutaj chodziłam jak miałam 12 lat, 17, przez 5 lat do tego domu kultury i z tego domu kultury zdawałam na Akademię Sztuk Piękną w Warszawie. Zresztą dostałam się za pierwszym razem, więc to był dość duży dla mnie sukces. I tutaj bardzo mile wspominam to miejsce. To było zawsze miejsce pełne młodzieży, pełne zaangażowania. Instruktorzy byli bardzo zaangażowani, bardzo pomocni. I dzisiaj też jako instruktorzy czekamy tutaj na wszystkich chętnych. Też możemy przygotować zarówno do egzaminów na Wydział Malarstwa, jak i na Wydział Rzeźby. Mhm. I też do tej szkoły, czy to, to jest. Również taka... do, do szkoły, do szkół plastycznych. Również młodzież taką y, z końca klas pod, y, szkoły podstawowej zapraszamy, bo siódma, ósma klasa można już tutaj przychodzić i przygotować się do liceum plastycznego, do liceum w Warszawie, w Mińsku, y, do szkół, które mają rozszerzoną plastykę, tak? Czy to jest liceum Cervantesa Liceum Sobieskiego. Co mogliśmy zobaczyć na tej wystawie? Jestem ciekaw, jakie tam techniki pani zaprezentowała. Ja pokazywałam obrazy. Obrazy olejne, to były pejzaże, również obraz dość duży, malowany techniką akrylu. Były oczywiście różne techniki mieszane. Ja bardzo lubię chodzić w plener bez względu na porę roku, dlatego że. To jest jedyny moment, kiedy mamy do czynienia z taką nieuchwytnością działania światła dziennego. Światło dzienne się zmienia dosłownie z sekundy na sekundę i po 10 minutach jest zupełnie inne oświetlenie. To powoduje, że kolory są inne. I tak naprawdę praca w plenerze... A tak to zwykły jest... śmiertelnik to nie zwraca na to uwagi. Tak, tak. Nie zwraca się uwagi. Dopiero się wszyscy dziwią, jak potem oglądają pracę i zastanawiają się... <laughs> Przepraszam, w, w jakiej porze dnia na przykład praca była wykonywana, że takie właśnie kolory. Niektórym wydaje się, że te kolory są na przykład mocno przesadzone, ale one są jakby specjalnie użyte mocniej, bo właśnie takie było światło. Więc na wystawie można było zobaczyć pejzaże z różnych pór roku, różnymi technikami. Była to oczywiście pastela sucha, ale też pastela tłusta, która jest... Bardzo mało używana, to są te tak zwane kredki świecowe, jak, jak dzieci rysują, to rodzice kupują kredki świecowe, pastele tłuste, ale tak naprawdę ta technika jest niesamowita, bo można ją nawarstwiać tak jak farby, więc można różne przejścia delikatne koloru właśnie w tej technice pokazać i można ją mieszać również z farbami, z tuszami. To jest bardzo ciekawa, ciekawa technika, bo jako tłusta pastela nie przyjmuje na wierzchu delikatnych akwareli, ale wszystkie szczelinki między kredką tam akwarela wpływa, to mm -hmm. daje niesamowite efekty. Pokazywałam również na wystawie ceramikę, czyli różne moje działania takie z gliną, z angobą, kolorową glinką i z... Szkliwami. Pokazałam również, że można na gotowych naczyniach, na gotowych formach też szkliwami malować, robić praktycznie pejzaże i różne takie abstrakcyjne plamy szkliwami. Ale także pokazywałam wnętrza, które projektowałam. To były zarówno takie, można powiedzieć, hotele, duże sale. Które aranżuje zawsze w sposób taki unikatowy. To nie są po prostu ściany, żerandole, jakieś lustra. Tylko są to wnętrza zwykle z aranżacją ścian, czyli różnego rodzaju okładziny kamienne. Są kolorowe tynki, wycinane różne lustra w różnych takich no, nietuzinkowych kształtach i do tego wprowadzane mozaiki z ceramiki. Także to można było zobaczyć, a także scenografie i kostiumy, które wykonywałam do różnych. Głównie do Teatru Szkoły Głównej Handlowej, to jest taka scena, która ma już 10 lat, młodzież, studenci zdobywają nagrody w Polsce, są bardzo jakby no, wysoko notowani w tych swoich osiągnięciach. A także współpracowałam z takim reżyserem, bardzo sympatycznym panem Szczykno, który dużo ciekawych spektakli tworzy razem z dziećmi. Stąd były na przykład wiklinowe kostiumy, sukienki wiklinowe, gdzie aktor już jak się ubrał w ten kostium, to niestety nie mógł ani usiąść, ani odpocząć, musiał już trwać do końca spektaklu i na próbach również. Nie były to może wygodne kostiumy, ale za to były bardzo atrakcyjne, bo takie niespotykane. Więc to można było zobaczyć nie tylko efekt, ale były też zdjęcia z tego. Warsztatu, kiedy ja wykonuję to, kiedy są poszczególne elementy, kiedy z koleżanką budowałyśmy bardzo dużą scenografię z. Ze steropianu na konstrukcjach drewnianych, gdzie tam oczywiście profesjonalny teatr miał zapotrzebowanie i było tylko 10 dni do zrobienia scenografii. My z koleżanką, która zresztą miała nogę w Gipsie, budowałyśmy w Parku Skaryszewskim tą scenografię na rusztowaniu ze, ze steropianu i potem malowane. Gdzie z jednej strony były to kamienice włoskie, bo to było do spektaklu Roma i Julia, a z drugiej strony była mm, podziemna kaplica. I na oczach widzów ta scenografia była przestawiana. Też zbudowałam balkon z jednej strony balkon gdzie Romeo się wspina do Julii, z drugiej strony był to pokój Julii, Julia w poduszkach w takich materiach poprzypinanych tam rozgrywały się różne sceny właśnie dramatyczne Julii i jej matki. No i to była też wspaniała taka przygoda. Dlatego, że był bardzo krótki termin, nietypowy materiał. Na szczęście wszystko się udało. Którzy byli bardzo zadowoleni i były to, był to, była to scenografia przygotowana do plenerowych spektakli. Mhm. Te spektakle odbywały się na terenie Warszawy, w różnych miejscach. Organizatorem był, było Centrum Promocji Kultury na Pradze Południa. To proszę mi powiedzieć w takim razie, je, która z tych technik jest taka najbardziej, którą możemy z, wykorzystać, użyć w domu? Bo nie wszystkie, prawda? Mówiła Pani o tej ceramice, którą no, można mieć piec, ale to, to, to pewnie nie jest, to jest duży, drogi zakup pewnie. Co z tych technik możemy zastosować u siebie w mieszkaniu na przykład? Możemy... No u siebie w mieszkaniu możemy wszystkie techniki ścienne stosować, mm -hmm. na ile nam, jeżeli to chodzi o młodzież, na ile rodzice pozwolą, na ile pozwolą nam po prostu warunki i dostaniemy kawałeczek ściany, to można na tej ścianie różne rzeczy robić. Tak? Można oczywiście nakładać sobie różne tynki, które dzisiaj są bardzo dostępne. Właściwie można opierać się na materiałach budowlanych, kupać sobie Gipsary, można je barwić pigmentami, ale też można w sklepach takich jak Leroy kupić sobie takie gotowe różnego rodzaju masy. I y, zawsze na tych masach, ja to zawsze że mówię, czytajcie opakowania, etykietki na opakowaniach, ponieważ zwykle cała technologia y, i jak tego użyć jest właśnie na tych opakowaniach. No i można od elementów dekoracyjnych jakichś niedużych poprzez zaaranżowanie całej ściany, można takie techniki sobie wykonywać. Y, oczywiście no, małą jakąś wiedzę budowlaną trzeba mieć. Więc można szukać jej w internecie, można również przyjść tutaj do nas, do Domu Kultury i zapoznać się, ponieważ my na płytach gipsowych będziemy sobie takie elementy wykonywać. Będziemy tworzyć tynki, które będziemy później patynować, przecierać. E nawet można zakupić sobie takie płatki złota w sklepie dla plastyków, one nie są drogie i na, na podstawie tam, te, odpowiedniej technologii zastosować i takie płateczki złota położyć. Więc bardzo dużo rzeczy można tak naprawdę samemu wykonać, tylko trzeba jakby zacząć myśleć trochę o tej pracy plastycznej od strony technologicznej. I myślę, że wszelkie warsztaty, takie zajęcia, które są, gdzie można przyjść i się tego nauczyć, są bardzo cenne, dlatego że należy się nauczyć jakby myśleć od, jakby od podszewki, tak? Zaczynamy od tego, jak przygotować ścianę, jakie kupić elementy, jak ją zabezpieczyć, później jak nakładać, jakie warstwy po kolei. Tego wszystkiego można się nauczyć, właśnie przychodząc tutaj na zajęcia. Oprócz tego, że trzeba mieć talent, żeby to ładnie wyglądało przede wszystkim, tak? No tak, ale to też pewne wyczucie kolorystyczne, czy wyczucie form o tym też można się dowiedzieć można jakby rozwinąć swoje myślenie właśnie o formie, o kolorze. Poprzez obcowanie, oczywiście, z dziełami najlepiej mistrzów. Więc chodzenie do muzeów, oglądanie różnych katalogów, w których możemy obejrzeć prace innych, no, są bardzo cenne. I taką wrażliwość na kolor, na formę, na różnego rodzaju techniki malarskie można rozwijać. Także, tak naprawdę, najważniejsze to są w ogóle chęci i chęć, no, po prostu takiego poznania bliższego. Bo to wszystko z czasem jakby się tak otwiera przed nami. Mhm. Czyli trzeba wiedzieć, że to każdy może, każdy może tego spróbować. Oczywiście niektórzy mają większe możliwości manualne, mają bardzo sprytne, zdolne ręce, bardziej są wrażliwi na kolor, ale niektórzy na przykład nie mają takich zdolności, ale mają świetne pomysły na kompozycję. Każdy artysta ma lepsze i gorsze strony, tak jak każdy człowiek. No i chodzi o to, żeby te słabsze strony doskonalić, więc można wielu rzeczy się nauczyć, ale wiele rzeczy rozwinąć, i wiele taką wrażliwość na, na plastykę można rozwinąć po prostu samemu w sobie, poprzez obcowanie i poprzez y, y, wykonywanie pewnych y, ćwiczeń plastycznych. Wystawa się skończyła niestety, już nie możemy tego zobaczyć. Trochę na zdjęciach możemy popatrzeć, które będą umieszczone również. Znaczy, link do tych zdjęć, do wpisu, gdzie będzie można więcej poczytać. Oczywiście, będzie w notatkach do dzisiejszej audycji, ale proszę mi powiedzieć, czy w takim razie ma Pani jakąś wystawę kolejną, gdzie można zobaczyć te prace, te różne techniki? Mówiąc szczerze, na razie nie planuję, bo może przygotuję się do następnej. Mam, mam w planach po prostu pewne zadania, które sobie narzucam, tak jak każdy plastyk sobie narzuca pewne tematy, które chciałby realizować. I ja też taki pomysł mam. Mogę tylko powiedzieć, że jest bardzo prosty, ponieważ chciałabym popracować trochę. W takim, oczywiście w ceramice, ale również na tej ceramice malować, chciałabym robić talerze. Dlaczego talerze? Bo na talerze, talerz jest pewną płaską powierzchnią. Oczywiście nie musi być płaski, ale może być miejscami. I na takim talerzu można zastosować praktycznie wszystkie techniki ceramiczne, ale również można malować. Czyli można robić elementy płaskorzeźby, te talerze mogą mieć różnego rodzaju reliefy, wypukłości, ale też elementy, na których można malować. Dzisiaj farby podszkliwne pozwalają praktycznie malować pejzaże i wszystkie rzeczy, które zechcemy na talerzu. Oczywiście... Jest pewna ograniczona ilość kolorów, bo trzeba pamiętać, że farby w ceramice to są związki chemiczne, szkliwa również. No i może nie zawsze uda się wszystko pokazać tak, jakby się chciało, ale myślę, że no, próbować trzeba. To wygrzewanie w dużej temperaturze. Tak, to chyba są też wy, wy, wypały w dużej temperaturze. Zwykle, ceramik robi próbki, także każdy rodzaj farb czy szkliwa przygotowuje sobie na y, glinie, z której będzie pracował, i może zrobić próbki, wypalić w piecu i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bez próbek praktycznie się nie da, ponieważ szkliwa y, farby mniej, ale szkliwa y, wyglądają inaczej przed wypałem mają inne kolory. Mhm. I zupełnie inaczej powypala. Dlatego bez próbek po prostu nie można przewidzieć. Natomiast talerz, jako forma e, użytkowa, a zarazem dekoracyjna, którą e, bardzo mocno eksploatował kiedyś w swojej twórczości Picasso, to on wpadł na pomysł, żeby e, talerze malować, żeby na tych talerzach malować e, właściwie wszystko, co e, artysta zapragnie. A przy okazji, ten talerz nadal spełnia swoją funkcję użytkową. No i mam taki pomysł, przygotowuję się do tego, ponieważ mam różne formy gipsowe już zrobione i, i zamierzam teraz w najbliższym czasie zająć się tylko tą formą talerza oczywiście nie takiego tradycyjnego, bo te talerze będą bardzo różnych kształtów będą miały bardzo różne głębokości bardzo różne faktury. Mam nadzieję, że uda mi się też popróbować takiej techniki wosku, że woskuje się miejsce i kładzie się szkliwo tam, gdzie jest wosk, to szkliwo glina nie przyjmuje, więc są jeszcze inne efekty. No i taki mam na razie plan. I można przyjść do Pani na zajęcia, jeżeli się tego uczyć? To znaczy tak, tutaj w, w Domu Kultury pewne rzeczy mogę pokazać i możemy również w ramach rzeźby robić pewne rzeczy i wypalić, bo tutaj jest pracownia ta ceramiczna. Natomiast ja u siebie mam małą pracownię i niestety nie za bardzo mogę za, zaprosić to, mogłabym do obejrzenia, ale do pracy nie za bardzo, ponieważ moja pracownia to po części też skład różnych elementów, różnych narzędzi, więc mam ograniczoną powierzchnię. No i już to miejsce zostawiam jakby do pracy tylko dla siebie, mhm, ale zapraszam tutaj do Domu Kultury, bo chętnie podzielę się informacjami, które mam. Mhm. E, a gdzie możemy więcej poczytać? Ma Pani jakiegoś bloga? Teraz to bardzo modne? No, niestety, mówiąc szczerze, nie za bardzo mam na to czas, ponieważ dużo czasu spędzam y, ucząc młodzież teraz w liceum y, plastycznym. I cały czas próbuję też wymyślać ciekawe ćwiczenia, tak żeby młodzież i doskonaliła swój warsztat i rozwijała się artystycznie. Więc mówiąc szczerze, już, już nie mam głowy na to. Miałam stronę internetową, ale ta strona już chyba jest zawieszona. Muszę pomyśleć o tym, żeby coś tak bardziej na bieżąco, natomiast tak posługuję się oczywiście Facebookiem. I na Facebooku wszystkie rzeczy, które są do obejrzenia, to wrzucam jakby regularnie. Tak? To mhm. już jest no, po prostu na moje imię i nazwisko, na, mojej, na moim profilu wpadają po prostu od czasu do czasu wrzucam na bieżąco to, co robię. W ten sposób się dzielę. No i na Facebooku jest strona Lekcje Rzeźby w Plastyku i tam młodzież na bieżąco, Prezentuje swoje osiągnięcia różnych właśnie technik rzeźbiarskich, pokazuje też prace swoje. No i tak za pomocą tego Facebooka się troszkę tak jakby prezentujemy, tak? Ja, ja również, jak i uczniowie, także. Mhm. To zapraszamy w takim razie do kontaktu, do przyjścia na zajęcia, do zapisania się, albo do rozwijania swoich zdolności i kariery właśnie w szkole, tak? Tak. To jest chyba najlepsza droga. Tak, jest to liceum e, o już 30-letniej prawie tradycji. E, mieści się co prawda w Mińsku Mazowieckim. Nie jest to tak daleko, ale również jest interna dla osób, które by chciały z Warszawy e, tam m, dojechać i uczyć się. E, jest możliwość zakwaterowania w internacie. E, jest to liceum, gdzie ma bardzo dużo różnych zajęć. E, też. E, po skończeniu tej szkoły ma się zawód plastyka w, w aranżacji wnętrz lub w grafice komputerowej. A przez pięć lat, bo teraz licea plastyczne już są pięcioletnie, powróciły do tego systemu pięcioletniego. Przez te pięć lat jest bardzo, bardzo dużo zajęć plastycznych, malarstwo, rysunek, oczywiście rzeźba, gdzie mamy duży piec ceramiczny i też robimy prace ceramiczne. Akurat my mamy szczęście, bo mamy pracownię jakby oddzielnie poza zespołem szkół, bo to jest zespół szkół ekonomicznych, więc jest bardzo dużo młodzieży, ale mamy tą pracownię też fajnie, bo tak troszkę obok, oddzielny, w oddzielnym budynku. I tam wszystkie te techniki, właśnie rzeźbiarskie i ceramiczne, e, można poznać w czasie edukacji mhm. pięcioletniej. Bardzo dziękuję. Pani Hanna Mrozowska była moim dziękuję gościem. Dziękuję bardzo. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeria mdk.podcasty.info.